Cześć, witajcie. Winien wam jestem jeszcze pełną recenzję Motorola Edge 40 Pro. O tym telefonie sporo już powiedziałem w pierwszych wrażeniach. Tych, którzy je oglądali, proszę o wybaczenie, jeżeli coś powtórzę. A będzie to nieuniknione, bo tak trochę spoilerując, muszę wam powiedzieć, że w sumie zdania na temat tego telefonu nie zmieniłem. Jest ono niezmiennie pozytywne i testując go trochę dłużej, utwierdziłem się w przekonaniu, że tak naprawdę ten smartfon ma dwa, a w zasadzie nawet jeden słaby punkt. Ale po kolei, co do obudowy. No cóż, koń jaki jest, każdy widzi. Widzicie, że ten telefon stosunkowo nieznacznie tylko się brudzi. Trochę moich obaw budzi trwałość oprawki aparatu fotograficznego, bowiem wystaje oczywiście, no i telefon spoczywa na niej, kiedy go odłożymy na płasko. Na razie u mnie wygląda świetnie, nic się nie zarysowało i miejmy nadzieję, że tak pozostanie na dłużej, bo to wróży po prostu długą, bezproblemową eksploatację telefonu. A wiadomo, jak się szkiełka aparatu porysuje, no to kicha. Niezmiennie chwalę ten smartfon za prawdziwą, porządną wodoszczelność, za zestaw, z jakim jest dostarczany, bo mamy i szybką ładowarkę, i porządny, nie silikonowy, tylko porządny, sztywny pokrowiec, który mam nadzieję nie prędko zżółknie. I oczywiście ergonomia również nie budzi moich poważniejszych zastrzeżeń, aczkolwiek zwrócę uwagę, że umieszczone na boku przyciski są stosunkowo wąskie, tak jak wąska jest też ramka tego telefonu. Zwrócę uwagę na zaokrąglone krawędzie i to ze wszystkich stron. Wyświetlacz ma zakrzywione boczki, co nie każdemu się spodoba i nie każdy lubi. Ja akurat to lubię, bo dzięki temu ten telefon bardzo fajnie leży w dłoni, ale oczywiście dopuszczam myśl, że nie każdemu to się spodoba. No i coś, co myślę, że większej liczbie użytkowników się nie spodoba, to położenie czytnika linii papilarnych. Motorola kolejny raz już robi ten błąd. Moim zdaniem ten czytnik powinien być odrobinkę wyżej. Wtedy wygodniej by się do niego sięgało. Nie wiem, czy podzielicie moje zdanie, bo po prostu to trzeba wypróbować samemu, no ale dla mnie ten czytnik leży nieco za nisko, trochę niewygodnie mi się do niego sięga. Natomiast do jego działania większych zastrzeżeń naturalnie nie mam. Działa prawidłowo, jest w porządeczku. W porządeczku działa również rozpoznawanie twarzy, ale oczywiście jest to prosty system oparty o aparat do selfie, więc nie do końca bezpieczny. Zdecydowanie bezpieczniejszy jest odcisk palucha. Natomiast niezmiennie zachwyca mnie wyświetlacz tego telefonu. Wyświetlacz jest po prostu przegenialny, nie dość, że jasny, doskonale sprawdzający się w słoneczne dni, to jeszcze do tego mogący odświeżać obraz z częstotliwością aż 165 Hz. Tyle, że częstotliwość nam musimy wymusić w menu, bo tak domyślnie, jeżeli zdamy się na automat, to on żongluje między 60 a 120 Hz, natomiast nie schodzi niżej, a te 165 też nie będzie wychodziło, jeżeli tego nie wymusimy manualnie z paluszka. Taka mała niedogodność, która tak naprawdę specjalnie myślę, że w życiu nie przeszkadza, bo to po prostu ustawiamy raz, a potem już się tylko tym cieszymy. Do wyświetlacza absolutnie nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń, poza tym, że nie jest niczym chroniony. Przynajmniej w moim egzemplarzu testowym nie był. Nie było fabrycznie naklejonej foliki, więc domyślam się, że również może jej nie być w zestawach, które znajdziecie w sklepach. To akurat jest o tyle słabe, że ten ekran ma zakrzywione boki i dobranie nawet zamiennikowej folii nie będzie łatwe. Następną rzeczą, którą muszę w tym telefonie pochwalić, jest dźwięk. Głośniki po prostu grają naprawdę potwornie mocno. Bardzo głośno, do tego dosyć czysto. Oczywiście wiadomo, że z tak małych przetworników raczej głębokiego basu nie doświadczymy, ale coś w rodzaju jego namiastki tutaj wyraźnie słychać. Stereo jest prawie że symetryczne. Słychać różnicę pomiędzy tym, jak brzmi ten głośnik górny a dolny. Natomiast nie jest to jakaś diametralna, potworna różnica. A co jeszcze fajniejsze, telefon zmienia kanały, zależnie od tego, jak go złapiemy. To też mi się podoba i w sumie w układach stereofonicznych rzadko to widuję. No i niestety, tak jak we flagowcach, rzadko widujemy mini jacki, tak samo tutaj mini jacka też nie uświadczymy, no to znowu za to akurat minusik. Jak już wspominam o dźwięku, to jeszcze warto wtrącić 2-3 słowa o łączności. No cóż, niczego tutaj nie brak, wszystko działa tak jak należy, a jakość dźwięku podczas rozmowy jest świetna, bardzo dobrze też działa czujnik zbliżeniowy, tutaj żadnych problemów nie ma, telefon nie odblokowuje się, kiedy go trzymamy niedbale przy uszku, wszystko jest super. Super, jestem naprawdę pod tym względem również tu zadowolony. Jeżeli chodzi o osiągi akumulatora, to tutaj też jestem nader zadowolony. Co prawda pojemność mniejsza od typowych 5000 mAh, ale za to szybkie ładowanie 125 W, dzięki któremu baterię napełnimy w około 20 minut, ale już po 10 minutach mamy ponad połowę naładowania, jeżeli zaczynamy od praktycznie zerowego stanu.
Jest też indukcja. No i powtórzę to jeszcze raz. Ładowarka w komplecie. To się obecnie coraz rzadziej zdarza. A jeżeli chodzi o osiągi, baterie są dosyć typowe. Przy takim zwyczajnym, typowym użytkowaniu ten telefon jest w stanie pociągnąć w granicach 2 dni. Czasem może nawet dociągnie do 3. Zależnie od tego oczywiście, jak go użytkujemy. Na pełnym, maksymalnym, takim totalnym obciążeniu. Czy jakieś tam ostre opalanie grami, czy długotrwałe filmowanie wysokiej rozdzielczości. No to tak w granicach 4 godzin zacznie się pojawiać jakiś niepokojący stan akumulatora, ale powtórzę, bardzo szybko go uzupełnimy pod jednym jednakowoż warunkiem. Pod takim, że pogrzebiemy sobie po zakupie telefonu w menu i włączymy funkcję super szybkiego ładowania, bo domyślnie ona jest dezaktywowana. Oczywiście można to próbować tłumaczyć na wiele sposobów. Dla mnie to jest takie bezsensowne utrudnianie życia mniej doświadczonym użytkownikom. A jeżeli chodzi o utrudnianie życia, to parę słów o interfejsie. Przyzwyczailiśmy się, że Motorola oferuje czysty, niemalże surowy interfejs. I to się prawie nie zmieniło, podkreślam słowo prawie, bo już mnie Motorola troszeczkę w tym modelu zdrażniła, bowiem pojawia się przy starcie okienko z proponowanymi aplikacjami. W dodatku, jak sobie je nawet odklikamy, to niektóre pojawią się mimo wszystko po załadowaniu się systemu, po pierwszej konfiguracji u nas w interfejsie i trzeba je ręcznie wywalać. Ja wiem, że to nie jest jakieś szczególnie trudne. Ja wiem, że to jest kwestia umów producenta telefonu z wydawcami aplikacji. Oczywiście wiadomo, że chodzi o kasę, tylko po prostu irytuje mnie to, że za każdym razem w wielu telefonach muszę sobie je najpierw oczyścić po to, żeby móc normalnie korzystać. Chociaż niektóre aplikacje mogą się przydać i niektóre z nich i tak bym pobrał, więc no może też nie dramatyzujmy, ale podpowiadam, że to już nie jest ten czyściutki, surowy interfejs Motorola, z jakiego ta marka słynęła. Już tam się coś zaczyna pojawiać. Znak czasu, w dodatku moim zdaniem smutny. Ale wróćmy do samego interfejsu. MyUX jest prosty, w zasadzie niewiele odbiega od surowego Androida. Wnosi oczywiście praktyczne dodatki. Znowu Was przynudzę, ale oczywiście uwielbiany przeze mnie gest włączania latarki. Jest możliwość zwalania pewnych funkcji za pomocą dwukrotnego tapnięcia w plecki. Są oczywiście wszystkie popularne gesty. Jest tryb growy, jest taki panel zabezpieczeń, gdzie można sobie na przykład włączyć bezpieczny folder, czy też skanowanie telefonu pod kątem zabezpieczeń. Dołożono też podpowiedzi pomagające nam w optymalnym wykorzystaniu tego interfejsu. Jest oczywiście Always on Display i są pewne opcje personalizacyjne, pozwalające chociażby sobie zmienić kształt ikonek na taki śmieszny, strasznie mi się to podoba. I podoba mi się też to, że to nie jest w żaden sposób nachalne. O, mamy te opcje w ustawieniach, mamy jeszcze dodatkową apkę Moto, gdzie to wszystko jest zgromadzone, czyli pod ręką, ale nie w sposób jakiś tam szczególnie upierdliwy i nieznośny. A cała reszta jest czysta, przejrzysta i funkcjonalna, tak jak kiedyś było. Zatem interfejs Motorola nadal lubię, ale no cóż, zaczyna to wyglądać trochę niepokojąco i ja bym nie chciał stracić czystości tego interfejsu. A wracając jeszcze na chwilkę do dźwięku, Motorola oczywiście dołożyła też osobne menu związane z układem Dolby Atmos, gdzie wszystkie opcje związane z jakością dźwięku, z jego poprawianiem, ustawieniami mamy zgromadzone znowu w jednym miejscu. Jak to wszystko, moi drodzy, działa? No słuchajcie, to jest flagowiec, więc działa po prostu petardowo i tutaj w zasadzie nie ma się nad czym rozwodzić. W benchmarkach brylujemy, jest ponad bańka Antutu, więc jest dobrze. Telefon, co ważne, nieszczególnie się nagrzewa i nieszczególnie straszy throttlingiem. To nie jest tak, że tego throttlingu w ogóle nie widać, natomiast nie jest on bardzo znaczący. Te procenty nie spadają do połowy, tylko tam się wahają w tych górnych strefach. Oczywiście też myślę, że trochę zależy wszystko od tego, w jakich warunkach telefon pracuje. Wiadomo, że im chłodniej, tym wyższe osiągi zostaną zachowane. Jeżeli telefon, powiedzmy, pracuje w upalny dzień i dodatkowo jeszcze mu przygrzejemy, no to wiadomo, że ten throttling już będzie wyższy, natomiast z całą pewnością nie będzie taki, że przeszkodzi nam chociażby w rozgrywce czy w nagrywaniu wideo w wysokiej rozdzielczości. Zatem na wydajność i równowagę temperaturową tej motki nie będę narzekał. To jest po prostu pod tym względem pełnokrwisty flagowiec. A jak ma się sprawa z fotografią? Motorola jak dotąd nie udało wspiąć się na fotograficzny szczyt, ale wspina się na niego, konsekwentnie się wspina, no i tym modelem oczywiście zrobiła już kolejny solidny krok naprzód. Naprawdę można powiedzieć, że ten smartfon nawet trochę zaimponował mi pod względem fotograficznym i ogólnie jestem z niego bardzo zadowolony, tak do pełni fotograficznego szczęścia, co brakło mi chyba tylko już peryskopowego teleobiektywu, bo ten tele, który tu jest, owszem jest,
pochwalę. Natomiast daje takie raczej portretowe przybliżenie, ale ma za to coś innego w sobie. I może od niego zaczniemy, bo moi drodzy, ma on przysłonę 1.6, co czyni ten teleobiektyw użytecznym nawet przy słabym świetle i robi on naprawdę bardzo fajne zdjęcia, czy to w dzień, czy to w nocy. Polecam, chociaż matryca nie jest jakoś tam szczególnie nadzwyczajna, bo 12-megowa. Dwie 50-megowe matryce znajdziemy z kolei w aparacie szerokokątnym i w aparacie głównym, który dodatkowo ma jeszcze optyczną stabilizację. No i czego tu się spodziewać? No po prostu zdjęcia są bardzo dobre i w zasadzie tyle. Jeden i drugi aparat dają radę. Oczywiście widać, że obiektyw szerokokątny ma słabsze światło, bo niekiedy, szczególnie przy ujęciach nocnych, zauważymy pewną różnicę pomiędzy zdjęciami wykonanymi aparatem głównym a szerokokątnym. No niemniej powiem Wam, że jest porządnie, jest solidnie i tu w zasadzie większych mankamentów nie ma sensu szukać, bo ciężko będzie je znaleźć. Ale oczywiście moim zadaniem jest z czegoś tutaj się doszukać, no i doszukałem się, że jednak jest troszeczkę różnicy w odwzorowaniu kolorów pomiędzy poszczególnymi obiektywami. Największa różnica, jaka rzuca mi się w oczy, to lekkie ocieplenie barw przez teleobiektyw, podczas gdy obiektyw główny zachowuje bardzo fajną neutralność, a obiektyw szerokokątny nawet troszeczkę je ochładza, ale nie widać tu tak znaczącej różnicy jak pomiędzy teleobiektywem, na przykład a obiektywem głównym. Natomiast teleobiektyw warto jeszcze pochwalić za ujęcia portretowe, a w kolei obiektyw szerokokątny za makro, bo on automatycznie, jeżeli przybliżymy telefon do jakiegoś obiektu, przełączy nam się na tryb makro i zrobi nam makro porządne. Strasznie lubię to rozwiązanie, jest o niebo lepsze niż wtykanie na siłę jakiejś 2-megapikselówki do makro, która i tak wiele nie uzyska. Tutaj mamy porządne 50, więc to zdjęcie zdecydowanie będzie miało większą szczegółowość i tutaj nawet nie ma o czym rozmawiać. A skoro już o szczegółowości mowa, to jeszcze dodam, że aparat do selfie ma tutaj 60 megapikseli. Oczywiście domyślnie łączy te piksele, ale dzięki temu łączeniu uzyskuje dobre efekty zarówno w dzień, jak i po zmroku. Jestem zadowolony z możliwości fotograficznych tego telefonu i naprawdę polecam go miłośnikom fotografii, z zastrzeżeniem, że nie jest to ultra aparat. To jest porządny flagowy poziom, natomiast do poziomu, powiedzmy, tych obecnych ultraflagowców to jeszcze troszeczkę brakuje, brakuje chociażby peryskopu. Jeżeli chodzi o filmowanie, tutaj również złego słowa w zasadzie nie powiem, bo zarówno obraz, jak i dźwięk są po prostu bardzo dobre. Natomiast znowu do pełni szczęścia czegoś mi zabrakło. Zabrakło mi na przykład możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami bez przerywania zapisu w wyższych rozdzielczościach, bo to mamy niestety tylko Full HD. Brakuje też z drugiej strony na przeciwległym biegunie pełnej stabilizacji przy nagrywaniu w 8K. No i ogólnie dostępność obiektywów jest zmienna, bo na przykład szerokokątny możemy nagrywać maksymalnie w 4K 60 klatkach, ale już tele mamy tylko przy 30 klatkach w 4K. Ale powtórzę, Full HD mamy do dyspozycji wszystkie. W dodatku przełączamy się pomiędzy nimi w locie. Zatem, tak jak mówię, brakuje tutaj troszeczkę tej wisienki na torcie, ale znowu, jest naprawdę bardzo dobrze. I ogólnie, z tym smartfonem jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo dobrze. I mówię to nie tylko dlatego, że mam jakiś tam dziwny sentyment sprzed lat do Motorola, tylko po prostu rzeczywiście ten smartfon jest bardzo fajny i jest to chyba pierwsza od bardzo długiego czasu Motorola, o której mogę powiedzieć, że chciałbym ją mieć. Tak, mógłbym tego telefonu używać na co dzień i w żaden sposób nie czułbym jakiegokolwiek niedostatku, chociaż zaznaczam, nie jest to ultraflagowiec, a cenę ma jak najbardziej flagową, 4800. I to jest w zasadzie ten jeden problem, o którym wspomniałem, że ten telefon ma. Tym problemem jest cena oraz, no cóż, marka. Jeżeli ktoś potrafi się przemóc, by zapłacić prawie 5 koła za Motorola, to może mi wierzyć, będzie zadowolony z tego telefonu, szczególnie jeżeli wcześniej używał Motorola i jest fanem tej marki. Bo jest to oczywiście telefon, który ma pewne takie ikoniczne dla Motorola, nazwijmy to, atrybuty, za które naprawdę można go polubić. Zatem dla fanów Motorola poszukujących topowego telefonu, to moim zdaniem pozycja obowiązkowa. Dla innych szukających flagowca, ale nie takiego, którego wszyscy mają, domyślacie się, o jakich dwóch mówię, to też jest fajna propozycja, bo tutaj w zasadzie nikt nie będzie zawiedziony. Ten telefon nie ma ewidentnych braków, nie ma ewidentnych mankamentów, nie ma ewidentnych niedociągnięć. Tu, moi drodzy, wszędzie są dociągnięcia do naprawdę dobrego poziomu. Staram się nie nadużywać tej formuły, ale jest to jeden ze smartfonów, które w tym roku rekomenduję.